Dawno, dawno temu w wiosce daleko leżącej żyły sobie trole, prawie każdy dzień świętujące. Ej, to się rymuje! W kalendarzu troli często były święta, od dnia bańki po wigilię nowych włosów. Kto by je spamiętał? Obchodząc święto po święcie, imprezę urządzali wciąż nową. Na każdej bawili się z Poppy, swoją królową. Ale całkiem niedaleko, w starym Bergenowie, mieszkali Bergeni. Im zabawa nie była w głowie. Mieli jedno święto, które im radość dawało. Dzień zjadania troli. Trolaliami się zwało. Gdy Poppy ich przekonała, by radości w sobie szukali, wykreślili trolalia i bez świąt zostali. I tak w Bergenowie, w dzień przed trolaliami, Bergeni cóż siedzą ze zwieszonymi głowami. Nudy! Nudy! Kolejna kartka z wioski troli. Ojej! Dzięki, Tot. Jestem Chad, to jest Tot. Hej! Spoko, łapie Chot i Tat. O, patrz, Gryziu, kolejna kartka od Poppy. Szczęśliwego dnia łapania przyjaciela? A! Odpuść, nasza policja tego nie obejmuje. Nigdy. Nie odpuszczę sobie Poppy. Nigdy. Jak chcesz, kotku. Trole mają tyle świąt. Za dużo jak na mój gust. Wiesz, myślę, że to miło mieć tyle do świętowania. Ej, Brydzia, my też robimy fajne rzeczy. Choćby te świetne kartki, które im wysyłamy, he? Ha. Cóż, są konsekwentni. Mruk, Brydzia, przesłała kartkę. Co ty robisz? Będziesz wymiotował? Przyniosę ci wiadro. Co? Nie. Ćwiczę uśmiechy. Bycie szczęśliwym to dla mnie jakby nowa sprawa. O, czekaj, pomogę ci. Uśmiechy to moja działka. No dobrze, może by... Nie, nie, prawie. Dziwne to. Twoja twarz jest bardzo frustrująca. O, co biega z tymi kartkami? Poniedziałek, piątek, niedziela przed południem? Odkąd zrezygnowali z trolaliów, Bergeni nie mają już na co czekać. Naprawdę bardzo mi ich żal. Nie. Wiem, co oznacza ta mina. Układasz sobie w głowie plan zakładający przytulanie, śpiew, taniec i brokat. Trafiłeś! Dobra, obiecaj, że się z tym prześpisz, zanim jak zwykle się w coś wpakujesz. Zgoda. Powstrzymam się. Rano aniołem jestem, mój aniele. Przed wyjściem jeszcze dotknij mnie, aniele. Do bunkra zjeżdżam teraz, mój aniele. O poranku sobie kawę pijąc, mój aniele. Dzień dobry! Poppy, nie przespałaś się z tym. Ani chwili. I masz pewnie szalony plan. Owszem, tak. Bergeni muszą mieć święto, a nikt tak się nie zna na świętach jak my. Oddamy im któryś z naszych. A z jakiego powodu? Brydzia to moja przyjaciółka. Zasługują na dzień tańców i śpiewów i kostiumów i prezentów i brokatu. Mnóstwa brokatu. Poppy, jesteś pewna, że to dobry pomysł? Oczywiście, taka już jestem. Opiekuję się przyjaciółmi. Powiem ci, jak to zrobimy. Wchodzimy do bunkra Mruka i bierzemy go na pokład. Co? Jestem na pokładzie. Wyruszymy do Bergenowa i przybędziemy z takim hukiem, jak się da. Wpadamy do Brydzi i Gryzka i się przytulamy. Przedstawiamy nasze święta, czachy im dymią i w ten sposób damy Brydzi i Bergenom nowe święto. Święto jest! Święto! Pójdę włożyć jakieś spodnie.